Dzień dobry, to jest Ekstra Quiz 1 z 16, kolejne starcie w 1/8 finału. Dzisiaj czas na młode strzelby, czyli z jednej strony urodzony w roku 99 zawodnik Legii Warszawa Piotr Pyrdoł. Dzień dobry, Piotr. Dzień dobry wszystkim. A z drugiej strony niewiele starszy zawodnik Wisły Płock, Maciej Ambrosiewicz. Cześć, Maćku. Dzień dobry. Panowie, na początek, na rozgrzewkę, wywodzicie się z miast, z aglomeracji, w których nie jest tak, że jest tylko jeden dominujący klub i nie ma innych popularnych czy mocnych. Jak to się stało, że trafiliście i zaczynaliście akurat w takich, a nie innych klubach? Zacznę może, Piotrek, od ciebie. Czy w ogóle była taka możliwość, żebyś trafił kiedyś do Widzewa? Co? nie było takiej możliwości. Od zawsze kibicowałem ŁKS-owi. Nawet jak, bo ja zaczynałem w SMS-ie Łódź, to już wtedy chodziłem na mecze ŁKS-u, czy to z dziadkiem, czy z tatą. Zawsze byłem kibicem ŁKS-u i chciałem zagrać dla ŁKS-u. I to się udało, rozegrałem kilkadziesiąt meczów i zawsze będę im kibicował. Czyli to dziadek stał niejako za początkiem twojej kariery? Dziadek z tatą, tak. Mhm. Oprócz tego, że zawsze były treningi w klubie, to też mnie szkolili dodatkowo. A pamiętasz, ile miałeś lat, jak pierwszy raz poszedłeś na stadion ŁKS-u? Myślę, że 6 albo 7, ale chyba 7. Mhm. I co, jakie były wrażenia? Taki mecz, który najbardziej pamiętam, to jak ŁKS wygrał na starym stadionie 4-3 z Krakowią. I jeszcze na pewno bramki strzelił wtedy Piotrek Świerczewski, więc to było dawno, ale dość dobrze mi ten mecz zapadł w pamięć. No proszę, niezła pamięć. To Maciek, teraz ty. Czy była w ogóle inna możliwość niż Arka? Nie, no pochodzę z Gdyni, więc jakby nie było w ogóle możliwości, żebym gdzieś tam jeździł do Gdańska i od początku gdzieś... Tak naprawdę mój pierwszy trening, gdzie tylko zacząłem, to była Arka Gdynia. No i tak 9 lat tam spędziłem, więc trochę tego czasu było. A z jakiej dzielnicy w Gdyni ty pochodzisz? Gdzie mieszkałeś? Dąbrowa. Aha, no to tam daleko nie miałeś. Nie, no mówię, 15 minut na stadion, też gdzieś i tata, i brat kibicowali Arce, więc tak naprawdę nie było możliwości, żebym nie zaczął w tej Arce trenować i właśnie mając 7 lat poszedłem na pierwszy trening od razu na trening Arki. Tak na szybko liczę, szukam w pamięci, chyba gdy ty zaczynałeś chodzić na stadion, to Arka wtedy niekoniecznie grała w Ekstraklasie albo gdzieś balansowała między Ekstraklasą. Balansowała, tak. Ja jeszcze może nie jakoś super, ale pamiętam ten stary stadion, gdzie był ten słynny zegar i tory, gdzie przyjeżdżał pociąg często, więc no to gdzieś w pamięci utkwiło. No bo na górkę trochę jesteś jednak jeszcze za młody. No dokładnie. Wtedy jeszcze nie było opcji, żebym tam... Już nie było, tak. Już nie było górki. No tak, oczywiście. Tak to wyglądało. Dalej jedziemy z tym. No cóż, dzisiaj jesteście w troszeczkę innych miejscach swoich karier. No i dziś debiutujecie w naszym quizie 1 z 16. Zasady są dosyć proste. 4 rundy pytań, 3 rundy pytań, które będę ja zadawał, a potem pytania od ekspertów. Dzisiaj są tymi ekspertami Marcin Rzewłakow i Robert Podoliński, a więc jeszcze nie tak dawno temu piłkarze czy trenerzy trzymają cały czas rękę na pulsie tego, co dzieje się w polskiej piłce i co słychać w Ekstraklasie. Formalnym gospodarzem tego starcia jest Piotrek, zatem Piotrek będzie wybierał eksperta dla Maćka i Piotrek też wybiera na początek ścieżkę A czy B, mianowicie nie chodzi tu o ścieżkę dźwiękową, profesjonalną czy amatorską, czyli to, czy Piotrek, ty chcesz odpowiadać jako pierwszy na pytanie z danej kategorii, czy na pytanie A, czy na przykład wolisz, żeby Maciek odpowiadał na te pytanie jako pierwszy, a ty poczekasz, zobaczysz i wybierzesz pytanie, dostaniesz pytanie drugie. Ja mogę zacząć. Dobrze, chcesz zaczynać. Okej, to w takim razie przechodzimy do rzeczy, przechodzimy do pierwszej kategorii. Kategoria, od której zaczynamy, to kategoria trenerzy i pytanie zatem dla Piotra Pyrdoła. Uwaga, jak nazywał się trener, z którym Cracovia podpisała kiedyś
10-letni kontrakt. Był to trener Wojciech Stawowy. Bingo, proszę bardzo. Obecny bardzo trener ŁKS-u. No właśnie, otóż to. No, z łatwością. Nie było to trudne. Chyba wiedział, że ta ścieżka po niego. Ścieżka nieźle wybrana, chociaż już faktycznie nie mieliście okazji się w ŁKS-ie spotkać. No zatem pytanie w kategorii trenerzy dla Maćka. Wymień, Maćku, co najmniej dwóch trenerów, którzy byli asystentami Leo Benhakera w reprezentacji Polski. Było ich kilku, jest z kogo wybierać. Domyślam się, ale to dawne czasy. Myślę, że mógł być to Paweł Janas. Jednym z nich. Niestety, nie. Nie. Nie wiem. Podpowiedź jakaś już tutaj, czy... Poproszę podpowiedź, no. Jeden z tych ówczesnych asystentów potem był selekcjonerem reprezentacji Polski. Waldemar Fornalik. Nie. Nie mam pojęcia. Tak, był między innymi Adam Nawałka, był Bogusław Kaczmarek, Rafał Ulatowski, Dariusz Dziekanowski. No kilku tych trenerów się przewinęło. Zatem w tej rundzie bez punktu dla Maćka Ambrosiewicza, 1-0 dla Legii Warszawa. Przed nami runda numer 2. Uwaga, kategoria numer 2, czyli jedna z tych bardziej lubianych przez piłkarzy, mianowicie pseudonimy. Pytanie dla Piotrka. Jaką nazwę nadała sobie grupa piłkarzy z Ligi Polskiej, którzy byli powoływani do reprezentacji za kadencji Adama Nawałki? Lubili tak o sobie mówić, często do tego określenia wracali, nawiązywali przy różnych mniej lub bardziej oficjalnych nagraniach. Przejmujemy pytania, czy... Nie, przejmować niestety nie można. Piotrek może skorzystać oczywiście z koła ratunkowego, z podpowiedzi w tejże rundzie. Jak nazywali się piłkarze powoływani przez Adama Nawałkę, tak? Tak, oni tak o sobie mówili, tak troszeczkę prześmiewczo. Chyba muszę z odpowiedzi skorzystać, bo... Maćka nosi. To tak. Maćka nosi. W tej grupie no, to prym wiódł między innymi Artur Jędrzejczyk. On, nie wiem, czy nie był przypadkiem autorem tego powiedzonka, tego określenia. Był także Michał Pazdan. To określenie wiąże się na przykład, wywodzi się z herbaty, kawy, z takich napojów. Fusy. Brawo, mamy po podpowiedzi, jest punkt dla Piotra Pozła, zatem 1-1. Jakbym szybciej usłyszał, że to chodziło o Jędzę, to bez podpowiedzi. Bo to kojarzę teraz z wideo, łączy nas piłka. Mówi, że jest fusem znowu. Kapitanem fusu, wiosarem. Tak, Artur bardzo często lubił się do tego odwoływać. Zatem pytanie z kategorii pseudonimy dla Maćka Ambrosiewicza. Po którym znanym piłkarzu pseudonim nosi Filip Starzyński? Figo, no bez pudła. Bez pudła, proszę bardzo. Maciek idzie jak burza. Mamy w tym momencie wynik 2-1. Pierwszy punkt dla Maćka, kategoria numer 3. Kategoria polskie kluby w Europie. Pytanie dla Piotrka. Z którym klubem Piast Gliwice odpadł w ostatnich eliminacjach Ligi Mistrzów? Historia najnowsza. Maciek uśmiechnięty. Nie wiem, nie pamiętam. Batę Borysów. No z Batę, właśnie. Tak. No widzisz, od razu to się gdzieś pojawia w głowie. Akurat tu się nie udało.
Bez punktu dla Piotrka. Szansa zatem dla Maćka, żeby wyrównać wynik tej rywalizacji. Uwaga, uwaga, uwaga. Rok 2014 to oczywiście dalej pytanie z kategorii polskie kluby w Europie. W 2014 Lech Poznań odpadł w eliminacjach Ligi Europy ze Stjarnan. Z jakiego kraju ten klub pochodzi? Norwegia. Islandia. Zatem jest jeden punkt różnicy, ostatnia kategoria i pytanie od eksperta. Tak jak wspominałem, to Marcin Drzewłakow i Robert Podoliński. Piotrek wybiera eksperta dla Macieja Ambrosiewicza. A niech będzie trener Podoliński dla Maćka. Uwaga, pytanie dla Macieja Ambrosiewicza od Roberta Podolińskiego. Dzień dobry. Przed sezonem 2002-2003 Wisła powróciła do swojej historycznej nazwy naturalnych barw, czyli biało-niebieskich. Natomiast przez kilka dosłownie sezonów wcześniej występowała pod inną nazwą i innymi barwami. Jakie to były barwy? Powodzenia. Usłyszałeś? Ojej, i teraz będzie wstyd, jak nie będę wiedział. A już myślałem, że chodzi o nazwę. No wydaje mi się, że to chodzi o nazwę Petrochemia Polska, ale barwy... Potem to jeszcze był też Orlen przez pewną chwilę. Tak, ale no, nie pamiętam, bo to 2002-2003 aż takiej, ale barwy. Myślę, że może coś związane z koszulką, którą mam teraz, może gdzieś to. Nie pamiętam, muszę sobie przypomnieć, bo mamy akurat takie miejsce w klubie, gdzie mamy posiłki i tam są wywieszone koszulki od co sezon, więc... Nie wiem, czy to nie był kolor czerwony, więc będę strzelał biało-czerwone. Mógłby być strzelcem wyborowym. Biało-czerwone barwy. To jest dobra odpowiedź. To jest dobra odpowiedź. Gdzieś teraz będę z chęcią chodził na posiłki do klubu i będę się przypatrywał tym koszulkom. Dobrze, pytanie do eksperta. Wykorzystałeś, zdobyłeś punkt, mamy remis. No i teraz przed Piotrkiem taka sytuacja, że mamy poniekąd... jak ostatni rzut karny, Piotrek, albo odpowiadasz i wygrywasz, albo nie odpowiadasz i wówczas mamy dogrywkę, jakimi zasadami ta dogrywka się kieruje, to wam wytłumaczę po pytaniu. Zatem dla ciebie pytanie od Marcina Żewłakowa. Czy w klubie 100, czyli tym, który zrzesza piłkarzy, którym udało się strzelić minimum 100 bramek w naszej ekstraklasie, mamy zawodnika, który w swojej karierze reprezentował kluby Wisły Płock i Legii Warszawa. Jeśli tak, to jak się nazywa? Pytanie nie jest łatwe. Chyba się dogrywka zapowiada. No to chyba były najcięższe pytania. No to nie były łatwe pytania, przyznaję. To jest takie pytanie trochę... Wisły, Płock i Legii. A tam na początku było, czy był taki piłkarz w ogóle? Tak, czy był taki piłkarz, dokładnie. To jest niejako... Nie było. Dokładnie, to jest pierwsze pytanie w pytaniu. Nie, no to pewnie był, jak później jest, jak się nazywa, ale... ale muszę iść drogą, że nie było. Czyli wybierasz ścieżkę, że nie było takiego piłkarza? Nie, no pewnie był, ale nie. Okej. Był taki piłkarz i masz z nim teraz okazję całkiem często się spotykać, bo to jest Marek Saganowski. Trener Saganowski grał w Wiśle Płock? To 3 gole raptem dla Wisły Płock strzelił. To było dawno temu, ale faktycznie... Naprawdę? Tak. Tego no to też nie wiedziałem. Nie, że naprawdę, byłem w Wiśle Płock, ŁKS, Legia to wiadomo, ale tak, ŁKS, Legia nie wiedziałem. Tak, ŁKS, Legia i że oprócz tego, że na te 100 goli Marka Saganowskiego złożyły się bramki z ŁKS-u i z Legii i właśnie Wisły Płock, to jeszcze były trafienia w barwach Odry Wodzisław Śląski. Tak. To, żeby tylko nie oglądał tego. Okej. Okay. Panowie, mamy dogrywkę w tej sytuacji. Wywołał ją Piotrek. I tutaj jest tak. Zasada jest też niespecjalnie skomplikowana. Ja wam zadaję pytanie o konkretną liczbę i wygra ten, który poda albo dokładnie taką liczbę,
albo liczbę jak albo ten po prostu, który poda liczbę jak najbardziej zbliżoną do tej prawdziwej, właściwej. Pytanie dogrywkowe, pierwsze, być może będą kolejne, zobaczymy, ale pierwsze brzmi tak. Ile mistrzostw Polski w sumie zdobyły kluby z Górnego Śląska? Pyrdol. Ile mistrzostw? Wszystkie, tak? Wspólnie. Tak, wszystkie, wszystkie. Jakbyśmy mówili tylko o jednym, to dla Maćka by to było zbyt proste. To mi chociaż trochę pomaga. No, uwaga, uwaga. Strzelamy. 28, 28. 28, dobra. Czekamy na propozycję Maćka. To nie wiem, no ja powiem 30. 30. A prawidłowa odpowiedź to 30. Prawidłowa odpowiedź to 32. Maciej Ambrosiewicz, zwycięzcą 1/8 quizu 1 z 16 w rywalizacji z Legią Warszawa. 32 tytuły, 14 ruchu, 14 Górnika Zabrze. No i tak byliśmy blisko. Tak, tak. Obaj blisko, także Piotrek, tutaj nie masz powodów do wstydu. No pewnie, że tak. Nieźle liczyłeś, nieźle tam rachowałeś, szukałeś w pamięci. No, ale faktycznie tutaj Maciek akurat był nieco bardziej... Z ciekawości, Sząbierki, Bytom, czy... Tak, Sząbierki, Polonia, Bytom i Piast. Oczywiście, no tak. Historia tak, najnowsza, także połączyliśmy tę historię śląskiego futbolu bardzo odległą z tą najnowszą. I to ta między innymi sprawiła, że Maciej Ambrosiewicz, mimo potknięcia przy pierwszym pytaniu, wygrywa z Piotrem Prydołem. Maćku, bardzo ci gratuluję. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Dziękuję Piotrek za udział w naszej zabawie. Dziękuję, że walczyłeś do samego końca. Panowie, pozdrowienia. Dzięki. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do widzenia.